Hejka ludzie, jestem Gromci, witam was dzisiaj serdecznie w odcinku Minecraft 4 filary. No, od poprzedniego odcinka się trochę zmieniło. Tutaj zrobiłem takie wejście bardzo ładne w tę stronę, ponieważ chcę zrobić takie platformy, dokładnie takie same jak mamy tam na drzewo, z wszystkich czterech stron. I wtedy to powinno naprawdę się fajnie komponować. No oczywiście tę naszą stołniarkę przeniesiemy, ale to na spokojnie, kiedy indziej. Ale dzisiaj zajmiemy się tą platformą. Co na niej będzie? Na niej zrobimy sobie farmy. Bo już jak pewnie zauważyliście, żywimy się tylko jabłkami, a to jest dość słaba dieta. W dodatku mamy tych jabłek mało. Dlatego teraz udamy się do wieśniaka, sprzedamy kobla i kupimy trochę emeraldów. Tu skrzyneczki porobiłem, tu jest kobel, stone, tu są itemki z kobla. W tej skrzyneczce w końcu zrobiłem porządek. Tu mamy itemki z potworów, pochodnie, jakieś tam inne itemki i narzędzia. Natomiast itemki drewniane przeniosłem tutaj i tak ładnie poukładałem. Oj, trochę ścięło. Tutaj mamy drewno, tu mamy półpłytki, tutaj mamy różne itemki inne z drewna. I to chyba fajnie wygląda, co nie? Dobra. To lecimy do naszego wieśniaka, opylić mu kobla. To jest taki trochę nieogarnięty wieśniak, ale wykorzystajmy to i sprzedajmy mu bezużytecznego kobla za emeraldy. O, tu zszedłem jeszcze na dół, trochę wykopałem ziemi, żebyśmy właśnie mogli dzisiaj te farmy ogarnąć. Cześć panie wieśniaku, obsydian nie, charcoal nie, cobblestone. Tak jest. Dziękuję za 8, dziękuję za kolejne 8. Dziękuję bardzo, miło się z panem robiło interesy, dziękuję bardzo. No i biegniemy, nie? Do kolejnego wieśniaka. Kupimy u niego melony. Kupimy u niego melony. Gdyż oprócz zwykłej farmy zboża, melony się przydadzą, melony są bardzo pożywne. No i są smaczne. Ja lubię melony. No, napiszcie w komentarzu, czy również lubicie jeść arbuzy. Arbuzy, melony. Anyway. Melon seeds. Kupimy sobie jedno nasionko melona. I wrócimy do naszej bazy. Wracamy. Tu nam się pięknie ten las rozrasta, bo jak wycinam drzewa, wycinam tylko małe drzewa i te kolosy zostają, naprawdę efekt jest bardzo dobry. Efekt jest bardzo dobry. Tu mi właśnie siostra do pokoju wbiła, pozdrawiam serdecznie. Dobra, bierzemy ziemię. Ziemię bierzemy stąd. Trzeba zrobić motykę. Bierzemy sobie tutaj dwa cobblestone. Idziemy po patyczki. I zaczynamy uprawę. Patyczki 2. Krawcimy sobie. Gromci rolnik będzie w dzisiejszym odcinku. I jeszcze jedna rzecz. Przecież chcemy oprócz nasionek tych potrzebać zwykłe nasionka. Sobie zrobimy bone mille. I bierzemy się za nasionkę. Uwaga, uwaga. Pa-pa. Wow. I ile trawy? Jakieś nasionko? No i jest nasionko, bardzo pięknie. Trochę więcej nasionek. No jeszcze możemy parę użyć. Tak śmiesznie ścina, jak się ścina trawę. Ścina, jak się ścina. Dobra, lecimy. No chyba nie! No dobra, z wrażeniem się wkurzyłem, Minecrafta wyłączyłem. Mi się nagrywanie wyłączyło, ale już jestem. Straciliśmy nasze nasionka. A to już, kochani, chyba drugi czy nawet trzeci raz, jak spadłem dokładnie w tym samym miejscu. Po prostu zrobiłem schodki tylko z jednej strony, bo tu mi już nie starczyło, no. God damn it. Dobra, idziemy się przespać. Jak człowiek śpi, to mu dobre pomysły do głowy wpadają. Pomyślmy, co my teraz zrobimy. Mamy pewien problem. Ale tu mam jakieś emeraldy, nie? To je weźmy. To jest naszą emeraldy na czarną godzinę, no ale taka czarna godzina wybiła. Spadliśmy jeszcze z dirtem, no trochę tego dirtu szkoda, no ale to jest skyblock, nie ma przebacz. Kobla więcej nie mamy, żeby sprzedać, ale mamy trochę charcoala, tak mamy, bo przepaliłem ostatnio. No a zabraknie nam jednego emeralda. A nie, bo za 15 jest, no to bardzo dobrze. Idziemy opylić charcoala wieśniakowi. Ła, żem sknocił masakrycznie. Opylamy mu tego charcoala. Węgiel drzewny, kupuj. Stary. Handlujemy. Ej. No
No kochani, ponieważ tutaj przypadkiem jedna trawa nam została, ją tak przechodziłem, rozwaliłem, wypadło nasionko. Bo już chciałem rezygnować z pomysłu farmy, ale mimo wszystko nadal możemy zrobić. Tylko musimy zrobić podstawowe narzędzia. Okej, wszystko jest. Bierzemy jeszcze trochę pół płytek. I mamy zadanie, mamy tylko challenge'a. Nie zginąć tym razem. Ale nie mamy dirta. Dlatego potrzebujemy dirta. 12 dirta chyba starczy, nie? Na taką na razie malutką faremkę. Jeszcze będzie nam potrzebne wiaderko z wodą. Dlatego udajemy się po nasze wiaderko z wodą. Puste wiaderko na razie. I bierzemy wodę. Woda powinna być tutaj. Mamy ile? Mamy jedno źródełko wody. Kurczę. Niedobrze, niedobrze. Znowu ktoś mi do pokoju wbija, nie dają żyć. Serio? Mamy jedno źródełko wody? No ej. Jeszcze drugiego nie odkryliśmy. To nam trochę komplikuje sytuację. Coś takiego, żebym wykombinował. I teraz wydaje mi się, że jak puścimy tu wodę... Bardzo dobrze. To tu możemy zrobić farmę. Tak na razie. No ale gdzie indziej nie można, bo gdzie indziej nie ma wody. No dobra, farma zrobiona. Wiaderko nam się nie przyda. Kurczę, nie zrobimy też mob grindera. Chciałem zrobić mob grinder, ale z jednym źródełkiem wody, no to będzie trochę skomplikowane. Trochę niemożliwe wręcz. To co możemy zrobić w dzisiejszym odcinku? A, psuje mi wszystkie plany, wszystko. Dobra, przetopimy trochę, przepalimy troszeczkę drewna. Mamy go troszeczkę tutaj dość dużo. O. Dwa staki drewna, myślę, że nas stać na przepalenie tego, żeby trochę emeraldów kupić. Pal się i pal się. W ogóle tutaj mamy przecież ten, mamy charcoal. Dobra, bierzemy charcoal. Bierzemy charcoal i idziemy kupić emeraldy. Się nie przejmujemy naszą porażką przedchwilową i idziemy kupić ponownie. Już teraz za to, bo na kobla już nie mamy. Nie chcę się go kopać znowu. Cześć stary, pohandlujemy? Bardzo dobrze, że pohandlujemy. Ha, ha. Dziękuję bardzo. Teraz idziemy do innego wieśniaka po melony. I zasadzimy sobie tam jednego melona. A co tam? A, potrzeba jeszcze trochę więcej. Odłożymy je chyba do skrzyneczki na dole. Emeraldy są? Są emeraldy. Dobra, będziemy potrzebowali emeraldów 15. Lepiej więcej nie brać, bo jak zginiemy, to nie będzie fajnie. Dirta też lepiej odłóżmy. No, no, straciliśmy w dzisiejszym odcinku 40 par dirta. No ale... Tam jest dużo dirta. Przeżyjemy jakoś, nie? Przeżyjemy, nie mamy wyjścia. Ty mi stary sprzedaj. Może grzyby? Nie, bierzemy melona. Ha, ha. Ha. Ho, ho, ho. Ho, 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 ho. Ha, 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 ha. Chyba mnie nie lubi. No trudno się mówi, idziemy dalej. Idziemy posadzić naszego melona. Uwaga, uwaga, uwaga! Melon. Piękny jest. Nasz malutki melon. Dobra, niech on sobie rośnie. Czy tam jakieś potworki są? Byśmy sobie poszli ubić, nie? Byśmy trochę powojowali. Nie, no dobra. To odłóżmy. Pół płyteczki się mogą przydać jeszcze. No, odcinek trochę schrzaniony. Chciałem zrobić najpierw farmę sporą, się okazało, że mamy jedno źródełko wody. Potem chciałem zrobić mob grinder, się okazało, że mamy jedno źródełko wody. Gdzie jest drugie, nie mam pojęcia, pewnie gdzieś w piekle. Czyli w ogóle jest drugie. No to chyba idziemy się klepać, nie? Z pigmenami, a co tam? Bo wam coś jeszcze pokażę, co zrobiłem w piekle, o czym wy jeszcze nie wiecie. Udamy się tam. Teleportation, teleportation, teleportation! Tu zrobiłem kawałek mostku i tu poszerzyłem.
No więcej nie zrobiłem, bo mi już kobla nie starczyło, ale tyle jest. W związku z tym możemy się z nimi... Ej! Naprawdę? Ła! Nie mam pytań. Zrobimy to inteligentniej. Udamy się po prostu na zwykłe polowanie na pigmeny, ale nie takie szaleńcze jak teraz. Zrobimy coś takiego, że potrzebujemy pół płytek, no trochę mniej, żeby nie zginąć. Potrzebujemy jednej drabinki i potrzebujemy oczywiście mieczyka. Chyba jak tak często giniemy, się przyda taka skrzynka, jak to mamy skrzynkę z kilofami, skrzynkę z siekierami, żeby zrobić sobie skrzyneczkę z mieczami. Ale to za chwilę. Wykopiemy szybko sobie dwa cobblestone'y. Dziękuję bardzo. Taka maszynka do kobla jest bardzo dobra. Raz, dwa mamy materiały. Okej, idziemy najpierw przygotować konstrukcję do wojowania. Tylko czy one będą nas atakować? To ja mam pomysł. Zrobimy tak. Hokus pokus, czary mary. Pigmeny mnie nie atakują. Pstryk. Może zadziała. Uwaga. Nie! Idź ta. Jak widzieliście, pigmeny na dwa hity mnie biorą. Nie! Idź! To nie będzie takie proste. Zapomniałem, że przy łóżku mamy skrzynkę z mieczami, którą zrobiłem za czasów naszej ostatniej przygody z pigmenami. Chodź tu. Naprawdę on spadł? Jaki geniusz. Dobra, bierzemy materiały budulcowe. Weźmiemy trochę zwykłego drewna, żeby się szybciej je stawiało. I spróbujemy zrobić tam taką blokadkę od nich. Chyba trzeba było najpierw blokadkę zrobić, a dopiero potem się z nimi klepać. No ale mówi się trudno. Tu powinien być bezpieczny, tylko stąd nic nie zrobię raczej. O, exp. Ej, chodźcie tutaj. Chodźcie tu. Czemu ja nie mogę ich bić? Nie, ja po prostu, kochani, tego dość. Żegnam się z wami, do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym będziemy budować mob grinder. Jak uzbieram do niego materiały, nie wiem kiedy to będzie, w najbliższej przyszłości. Na razie, cześć!